Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i dzisiaj będzie dużo nowości, słuchajcie, bo udało mi się zdobyć Robuxy na widzowie nowego mounta. Przetestujemy nowego mounta, ale to nie wszystko, przetestujemy też Quantum Cameramana na Ohio, bo generalnie, no wiecie, nie stać mnie, no mam 500 tysięcy gemów, nawet prawie 600 tysięcy gemów, jak widzicie na tym koncie 223 505 gemików, a na innym koncie jeszcze mam 300 ponad, także generalnie prawie 600 tysięcy, czyli byśmy mieli prawie na Diamond Pile. No aktualnie jeszcze mnie nie stać na tą deskę. Jak będę miał milion gemów, to dam wam znać. Oczywiście pokażę wam tą deskę, jak wygląda. 882 osoby ją mają, także no na razie niewiele. Kupimy sobie dzisiaj w dzisiejszym odcineczku Sigma Carry Mount, bo jestem ciekaw, jak on działa. W jakimś kolejnym odcinku kupimy też sobie, widzowie, tą deskę, czyli Money Mech, i zobaczymy też, jak działa. Tej jest 1580, tej jest 470, więc dobra, już prawie się pomyliłem. Pumpkina i Drilla jeszcze robię, widzowie, jednak to troszkę zajmuje ten glitch toilet, też wcale to nie jest takie proste. Myślałem, że dam radę na dzisiaj, ale ciężko. Okej, zobaczmy Sigma Carry na początek odcinka. Po prostu nosi mnie ziomek na ręce, nie? Czajcie? Żabka Mereza noszona na ręce, nie? No wiecie, tutaj żabuszka, no wiadomo, żabeczka jest, także wygląda to goofy, nie? No po prostu wygląda to mega śmiesznie. I słuchajcie, możemy zrobić coś takiego, że będę odbierał mailboxa na nagraniach i od teraz możecie wysyłać na nick nowy gracz TTD. Jak chcecie się pokazać na nagraniu, wysłać mi jakiś prezent. Nawet gdyby tym prezentem był, nie wiem, I'm Evan, by było 10 gemów, możecie wysłać nawet 10 gemów, będzie mi miło i będę pokazywał, postaram się pokazywać, nie wiem czy wszystkie, bo zobaczę, ile tego będzie, nie, jak będzie za dużo, to postaram się tak szybko, wiecie, w sumie dobra, na każdym odcinku postaram się pokazać, co wysłaliście, możecie tam kogoś też pozdrowić, ja będę to w miarę czytał, bo wiecie, też żeby cały odcinek nie był o czytaniu mailboxa, ale postaram się co jakiś czas na jakimś odcinku, wiecie, na przykład co 3 odcinki przeczytać, co mam na mailboxie, nie, tak po prostu, nie musicie, ale tylko mówię, że możecie, nie? Więc nowy gracz TTD to mój nick. Na Merezek nic nie wysyłajcie, bo tam mam, widzowie, bana, więc tam nie gram. W ogóle ten Sigma, który mnie tutaj, wiecie, nosi, ma takie jakby fioletowe, nie, takie różowe oczy. Mega dziwnie to wygląda. W ogóle, powiem wam tak, ogólnie jestem jakby Titanem chodzącym po mapce z TTD, nie? To mega fajnie wygląda. Szkoda, że mówię, nie udało mi się ogarnąć, widzowie, więcej gemów, bo sprzedawałem postacie, które mam, no i starałem się zdobyć tak, żeby zdobyć te milion gemów, ale niestety się nie udało. Jak widzicie, tutaj event aktualnie prawie 8 level, powiedzmy no połowa do 8 poziomu, także robię, cały czas robię. No i co, widzowie, lecimy testować nowego Quantum Cameramana, ale to nie wszystko, bo mamy też, widzowie, Starfall TV-ka, czyli nowego TV-ka, który jest, widzowie, kupiłem go za 1000 gemów, to naprawdę bardzo mało, z Daily Rewardsów za 30 dzień, ja go jeszcze tutaj nie mam, ale kupiłem za 1000, żeby wam go pokazać, także myślę, że zrobimy coś takiego, że najpierw pójdziemy po Quantuma i może zmienimy na naszego Sigma Carry, no bo jednak, widzowie, taki Sigma Carry, no totalna sigiemka, nie, no zobaczcie, co tu się dzieje, może wam sprezentuję komuś takiego mounta, wiecie, coś mi się wydaje, że moglibyśmy takie losowanie na Discordzie zrobić. Jak będziecie mieli info przed nagraniem, no to znaczy, że rozdajemy. Możecie wbijać na Discorda, link macie w opisie. Sigma Carry, widzowie, taka oto deska. 60 speeda, jump power 100, czyli najlepsza deska w grze, bo ma trzy takie, nie wiem, wybuchy, cokolwiek to jest to emoji, ale tutaj patrzcie, mamy trzy, tu mamy dwie, za VIP-ka i tu jedna, nie? Więc no najlepsza deska tak naprawdę. Money Mech jest lepszy, bo więcej kosztuje niby, ale to samo daje, więc Sigma Carry, widzowie, the best, nie? Najlepszy. No Sigma, także nie ma co tutaj gadać. Lecimy, widzowie, na tryb. Zobaczymy, jak działa Quantum kamerka. Postaram się oczywiście go trafić. Zapraszam też do klanu Żabolki. Żabolki, widzowie, macie wszystko podane na ważnym info na Discordzie. Dlatego tak mówię o tym Discordzie, bo jednak Żabki Mereza Discord, widzowie, to najlepszy Discord. Tylko pamiętajcie, żeby przeczytać regulamin, jak jesteście nowi, bo później możecie dostać bana za nic i będziecie mówili, że dostaliście bana za nic, a tak naprawdę za coś w regulaminie. Także uwaga i proszę tam uważać po prostu. Dobra, widzowie, nie wiem, ile kosztuje postawienie Quantuma, ale wiem jedno, że na początku na pewno postawimy Santę, bo już dostaliśmy, no to postawimy, tylko że dobra, udało się postawić i słuchajcie, szukamy dalej, jak już znajdę tego Quantuma, to oczywiście się widzimy, nie będę was zanudzał, wiecie, znacie Ohio, nie? Więc jak już go znajdę, jak ogarnę na to kaskę, muszę zobaczyć, ile on kosztuje, żeby go postawić, żebym wiedział, żebym tutaj nie odwalił, co nie? Także początek przejdę, widzimy się później i słuchajcie, przetestujemy też tego Starfall TV Mana, więc lecimy. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me, Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić.
zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą. Gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra widzowie, udało mi się go wylosować. Mamy Quantum Cameramana, czyli najpotężniejszą postać aktualnie w grze, słuchajcie. Nie ma lepszej, jest to Ultimate Free to Play, ale jest tak potężny, że to po prostu nie ma lepszej. Stawiamy zioma i słuchajcie, już widzę na początku, że ma Infinity odbijanie stunów. Mega sprawa, naprawdę jedna nawet z ważniejszych rzeczy, które posiada postać, także naprawdę tutaj już totalnie, no totalnie tym ogrywa, nie? Mi się to podoba. To już naprawdę bardzo siedzi i w tym momencie wyrzucimy sobie te atakujące postacie na rzecz tego, żeby tylko boostować tego Quantuma i też nim grać, nie? Oczywiście tutaj Printer też się załapie na boosta, ale to nieważne. Printer daje kaskę, także to jest najważniejsze. No i teraz tak, 2500 widzowie, robimy kolejny poziom. Mamy 6900 obrażeń, 60 range'a, cooldowny bardzo malutkie, jeszcze DJ tutaj, wiecie, zbija to naprawdę OP. Toilet slowing już mamy, 70%. Teraz dajemy autoskipa, bo moim zdaniem totalnie wygrywamy. Stun time, okej, okay, zmniejszyli, bo był nerfik, ewidentnie był nerfik. Było 10 stun time, teraz mamy 6, czyli stuna daje nie na 10 sekund, na 6 sekund. No ciekawe, jest to dość duży taki nerfik, bo 4 sekundy, no wiecie, to nie jest mało, jak mu tyle odebrali, to naprawdę nie mało. Jeszcze mógłbym znaleźć jedną postać do farmy, żeby jeszcze farmę mi coś tutaj dawało. Jakakolwiek farma, już nawet kolejny Quantum w ogóle. Dobra widzowie, ja kocham właśnie Ohio za to, że możemy sprawdzić sobie postacie, których jeszcze nie możemy zdobyć, nie? Bo na przykład zbieramy kaskę, no nie mamy jak zdobyć, dlatego generalnie sobie możemy tutaj potestować. Dobra, DJ-a ulepszymy i zobaczymy widzowie, jak z DJ-em będzie to szło. Ile wyrobimy obrażeń na Quantum Cameramanie, nie? Przypominam, Quantum Cameraman jest barierą, ma AOE, czyli obszarówę, i ma jeszcze chyba Splasha, z tego co dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze. Albo Splash, albo Piercing tam był. Zaraz zobaczymy, mamy widzowie DJ-a na maksa, 25% więcej obrażeń, minus 25% cooldownów, także naprawdę pięknie to wygląda. Dodatkowo ma to Ally Health i to jest właśnie ta bariera chyba. Zobaczmy, o co chodzi. Okej, okay. Ziomeczek stawia takiego Black Hole'a, czarną dziurę, widzowie. Ziomek czarną dziurę stawia na mapę, nie? I ona ma ile? Milion HP? Nie no, nie wierzę. Milion HP ta dziurka ma, nie? Totalnie, widzowie. Po prostu czarna dziura potężna. Powiem wam tak, no ciekawa sprawa, że jakby totalnie na samym początku, bo nie wydałem na niego dużo, te upgrade'y na trzeci poziom były takie do tanie, bym powiedział, nie? I nie wydałem dużo i tak naprawdę już jest potężny, no bo postawi takiego wormhola, czy tam black hola, no black hola w tym wypadku, jakiego wormhola. Także black hola, widzowie, z terrarium mi się skojarzyło za bardzo. Także tutaj wiecie, mamy black hola, to czarna dziura, po prostu, no co tu dużo mówić. No i słuchajcie, ta dziura pewnie zeżre wszystko, co się pojawi na drodze, więc generalnie no na miejscu Skibidi nie chciałbym tam wpaść, to na pewno. Spróbujmy też zdobyć szefa Clockmana, żeby dodatkowo, widzowie, zboostować mu range'a i zobaczyć, jak w maksymalnym wydaniu ta postać sobie radzi, nie? Czyli wiecie, wszystko mu boostujemy na maksymalnych boosterach w grze, najlepszych boosterach w grze, i zobaczmy, co się wydarzy. I gramy tylko nim, nikim innym, nie? Jakby Starfalla za chwilkę sobie przetestujemy, to na pewno. Ale na razie, widzowie, gramy tylko tym Quantum Cameramanem, bo on jest zbyt OP, nie? No tak mi się podoba i powiem wam, że ten Black Hole, no to robi takie wrażenie. Patrzcie, jeszcze stawia jeden za drugim. Dobra, ulepszamy go, udało się ulepszyć, super. I teraz stawia Black Hole po 2,5 miliona. Widzowie, powiedzcie mi, czy to nie wygląda OP? Czy to nie wygląda jak Titan, który, nie wiem, gracie go solo i dosłownie wygrywacie całego Endlessa i ci, którzy go nie mają, to nie mają w ogóle szans, żeby konkurować z osobami na Endlessie, którzy go mają. No to chyba wprost mówi, że właśnie nie da się z nimi konkurować. Jak klikam na Black Hole'a, to też wtedy klika się postać. Ciekawe. Czyli ziomek przywołuje takie barierki, które są przepotężne. Najlepsza bariera w grze, najlepsza obszarówka najpewniej w grze, największe obrażenia w grze. Dostał chyba nerfa, bo miał 300 tysięcy, teraz ma 50 tysięcy, ale dostał, widzowie, te Black Hole'e, które są naprawdę potężne. Co ciekawe, cały czas gra mówi, że jestem noobem. W sensie to jest z tego kalendarza Speakerbeda zostało. Mamy noob, nie? On chyba obraża Quantum Cameramana. On go nie lubi. I zostawił taką, wiecie, kartkę dla niego, że noob po prostu. Dobra, może i tak być. No powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że to tutaj zostanie. W sensie, jakoś nie zauważyłem tego, ale faktycznie to tu leży. I teraz tak, Cameraman Car. Ej, ja w ogóle tego chyba nie testowałem nigdy, nie? Jakoś tak się nie złożyło, żebym go przetestował. Albo mi się wydaje, albo nigdy nie przetestowałem. W ogóle, nie wiem, może ktoś, kto ogląda, ten kojarzy, ale no naprawdę, ja nie kojarzę, żebym go testował. Też nie trafił mi się Sandcastle, czyli jakby zamek, który sprawia, że mamy mnóstwo po prostu, widzowie, mnóstwo HP na
na bazie. Tego nie dostałem w tym tutaj podejściu, ale wiadomo, nie wszystko się dostaje, no to jest po prostu losowe, totalnie losowe. I słuchajcie, to Black Hole leżą na podłodze, no co mogę powiedzieć, no powiem wam, że chcę tylko więcej, nie? Chcę zobaczyć, jak to dalej wygląda. Infinity w ogóle odbicie stunów, chłop sobie założył rękę na rękę, no i nie wiem, skacze jak królik, patrzcie, co no to wala w ogóle. Nie no, ten Quantum Camera, widzowie, jest naprawdę przepotężny. Jak ktoś go nie ma, to powiem tak, no to lipa, nie? To smutno, po prostu smutno. Jak ktoś go nie ma, to będzie smutne, bo jak ktoś zobaczy, że wiecie, no, generalnie wszyscy, którzy grają Endlessa i mają tego Ultimate'a, jeszcze wyobraźcie sobie, że ktoś ma tego Ultimate'a i Upgraded Titana Clockmana i Drill Dragona jeszcze Ultimate'a. Ma ktoś trzy Ultimate'y, dodaje sobie farmę, jakąś tam jeszcze postać na slowa i tak naprawdę, widzowie, nawet nie musi, co ja gadam. Przecież tutaj macie Toilet Slowing 70%, to jest ogrom. I mamy maksymalny poziom. Ej, chłop ma jakąś barierę na sobie, co to jest? Ej, zakładam, że to jest ta obszarówka. Niebieskie to ten promień, te bicie takie potężne. Cooldowny 0,08. Widzowie, to jest prawie 0,00, czajcie? To dosłownie są cooldowny, które wynoszą, jakby to powiedzieć, no dosłownie zero, nie? Stuny jeszcze wali, pewnie tutaj, gdzie ma tę barierę, to jakby skibidi podeszły, to by walił stuny. Tylko kwestia jest taka, że nawet te skibidi nie podejdą. Patrzcie, jeszcze stunuje co chwilę, patrzcie. One stoją na respie, nie mogą się ruszyć. Ten stun działa bardzo często, czyli on rzuca bardzo często stuna. Zobaczcie, kolejny stun i to daje 6 sekund stuna. Ja jestem w szoku, nie? Mi się wydaje, widzowie, że oni przegięli, nie? W takim sensie przegięli, że no, jak ktoś nie będzie miał Quantuma, to przegra na Endlessie z resztą osób, które go mają, nie? A troszkę już osób go ma, bo chyba 200, więc te 200 osób śmiało może zająć całą tabelę wyników na Endlessie. Jest to przykre w tym wypadku, nie? Ale ogólnie postać, no, robi wrażenie, nie ukrywam. Jak ktoś ma najlepsze postacie w tej grze plus DJ TV, no to widzowie, nie macie podejścia do niego. Ja też nie mam, bo ja też go nie mam, nie? Więc generalnie, no, mamy przerąbane, widzowie. Endlessa to już na pewno nie wygramy, dlatego ja nawet nie gram, nie wbijam Endlessa. Dla mnie Endless w tej grze już dawno stał się, no, po prostu bezsensowny. I trafiłem Sandcastle, okej, fajnie, no w końcu trafiłem, dobra, to poulepszamy, mamy to, tu się nie udało, i mamy 7300 na 7500 HP, takie oto Black Hole, potężnego, widzowie, Titana, który no to skacze z radości, nie, bo po prostu wygrał giereczkę, zostawia te takie czarne dziury po 10 milionów HP, ile tu jest, ej, czekajcie, 1010, 100 tysięcy, nie, to milion jest, dobra, sorki, 5 milionów ma maksymalnie, czyli barierki, obszarówki, stuny, przede wszystkim stuny, bo zobaczcie, jak on stunuje, cały czas są ze stunu te skibidi, nie? Tu nie ma jakby nawet takiej większej chwili, żebym zobaczył, że wiecie, jakiś animatronik po prostu, no, to się rusza. Znaczy, co ja gadam, animatronik, za dużo FNAF TD, widzowie, sorki. Skibidi oczywiście, kibelek. Także, no, tak, no, miesza mi się, wiecie, to gra w dwie gry, także dwa Tower Defense, no i troszkę się tutaj te Tower Defense gierki mieszają. Więc tak, animatroniki, dokładnie, w TTD. Nastał ten czas. I teraz zobaczmy, czy trafię jeszcze jednego. Bo jak dobrze rozumiem, to ultimate'ów można mieć tych postawionych ile się chce. Nie ma na to jakiegoś limitu, tak jak przy jakimkolwiek ultimate'cie, no, no nie ma limitów i tyle, nie? Więc to jest akurat bardzo fajne. Spróbujmy jeszcze jakiegoś zdobyć, jeżeli nie zdobędę, no to trudno. Mamy Drill Dragona chyba mieliśmy. Titana Kaktusa jeszcze, to w ogóle by była drużyna, nie? Wyobraźcie sobie Kaktusa tu obok i jeszcze tego zioma. Nie, to naprawdę wygląda grubo, nie? Powiem wam, że serio? Jakby najbardziej szokujące są te bariery, on stawia ich dokładnie maksymalnie 5 na mapie, nie? Nie, czekajcie, 4, nie, 5, mamy tu z tyłu jeszcze, dokładnie, czyli 5. 5 Black Hole, czyli po, widzowie, no 5 razy 5, no 25, czyli 25 milionów HP zeżre całym tym skibidi. Do tego stunuje ciągle, one nawet z respa nie mogą wyjść. Ja bym chciał nim zagrać na Endlessie i zobaczyć, co wtedy się dzieje, bo zakładam, że dzieje się taki po prostu dym, że to jest masakra, nie? To musi być, widzowie, totalna jazda taka, że aż brak mi słów, nie? Bo serio, to na pewno jest grube. Jeżeli ten ziomek tak stunuje na takim luzie, no to wyobraźcie sobie na Endlessie, co on będzie robił, nie? Właśnie to jest to, o czym mówię. Dodatkowo, jakbyśmy mu tutaj zwiększyli szefem Clockmanem range'a, niestety ten szef Clockman mi się tutaj nie pojawia, więc za bardzo wam nie pokażę. O, mamy Quantuma, dobra. Postawmy go z tyłu, żeby zobaczyć, jak on dokładnie wygląda, wiecie, jak się prezentuje. Patrzcie to, cyk, stawiamy ziomeczka, ulepszamy go na maksa. No i patrzcie, jakie tutaj Black Hole, nie? No powiem wam, że to naprawdę, no to jest szefito, nie? To jest totalny szefito. I czy ma zasięg, żeby tu bić? No nie, jak go postawimy totalnie z tyłu mapy, to nie ma, ale prawie na całą mapę ma, nie? Jakbyśmy dodali szefa Clockmana,
to ja myślę, że bez problemu, nie? Totalnie bez problemu. O, był Szef Klokman, nie, przewinąłem go. Widzowie, widzicie, właśnie to jest to, tak przewijka taka przypadkowa. Niestety nie mogę już trafić kolejnego Ultimate'a, Szefa Klokmana też nie trafiłem, także troszkę lipa. No nie zobaczymy, jak Szef Klokman daje mu dużo range'a, ale jego range, widzowie, no czy tutaj możemy narzekać? No 90 range'a to jest naprawdę dużo. No wiadomo, to jest Ultimate, czyli musi być potężny. No w porównaniu z takim upgraded Titanem Klokmanem, zobaczcie, dajmy sobie Klokmana na maxa, uwaga, ulepszamy, no brakło nam tutaj troszkę, także lipa. Mamy, słuchajcie, chyba 80 range'a na upgraded Titanie Klokmanie, chyba że się mylę i jest tego troszkę więcej, zaraz zobaczymy, może się uda, może zdążymy. Uwaga, 30 tysięcy, no nie zdążymy, widzowie. Mamy nuch, najgorzej, dobra, to może usuńmy tego z tyłu ziomka i spróbujmy tego upgraded Titana. Tak, 80 range'a kontra 90, także Titan ten, no to już totalnie jest przepotężny. Użyłem tutaj umiejętności na upgraded Titanie Klokmanie, ale powiem jedno, ogólnie, widzowie, no przepotężny Quantum Cameraman. Jeżeli go nie macie, to koniecznie musicie go mieć. A jak go zdobędziecie? No po prostu musicie ciągle grać, zbierać coiny i coiny wydawać na summon. No tak naprawdę musicie mieć Gigafarta. Jest to postać free to play i to jest bardzo spoko, ale no nie jest spoko to, że jest tak mała szansa, nie? Naprawdę ten Titan jest prawie nie do zdobycia. Zobaczcie to. Dosłownie 188, tylko 188 Quantum Cameramanów. Slowing AOE i Barrier. Okej, czyli on nie ma splasha ani piercingu, to przepraszam. To był slowing. Okej, czyli po prostu obszarówka, atak typu no pojedynczy, tak? Taki po prostu. No i barierka przeogromna. Naprawdę jestem w szoku, że tak to wszystko wygląda, nie? No jest to po prostu szokujące. Na pewno też będę, widzowie, próbował zdobyć jakieś tutaj z Basic Crate'a, ja będę próbował, wiecie? Bo to większe takie wow może być, jak się uda, bo wtedy, no wiecie, o co chodzi. Dostaniecie z Basic'a i powiecie, ale ja jestem farciarz, nie? Totalnie. Chyba że wolicie z Mityka, no wiadomo, co kto woli. Ja tutaj będę otwierał, też otwieram po to, żeby robić questy, czy na przykład dla klanu i tak dalej. No i sprawa też jest taka, że otwieram po to, że no może Mityczka dropnę mniejszym kosztem, a chcę tą deskę odblokować, nie? Każdą deskę, jaką mogę, także ogólnie, no postaram się tutaj coś porobić, ale wiadomo, nie będzie to, no na pewno nie będzie to łatwe. Także ja, widzowie, i mój Sigma, patrzcie, ja i mój Sigma serdecznie pozdrawiamy, dziękuję za obejrzenie odcineczka, widzowie, i tutaj, nie no, żartujemy oczywiście, co wy, to żartuję. Generalnie lecimy jeszcze na szybko i zobaczymy, jak ten Starfall, widzowie, działa. No bo wiecie, dostałem, no kupiłem, udało się zdobyć, no to fajnie by było go przetestować. Weźmy sobie printera i wszystko, wiecie, pod takie właśnie granie i weźmy greena i po prostu polećmy tak jak kiedyś greenem, bo dawno już w ogóle greenem nie grałem. Lecimy na Toilet City i po prostu zobaczymy, jak działa Starfall. Ja od razu wam to tutaj przewidę do sprawdzania Starfalla. Dobra, widzowie, to jeszcze na szybciutko taki obiecany teścik, obiecany test Starfall TV Mana, więc zobaczmy, co on w ogóle potrafi, co on robi. Jest to ostatnia nagroda z 30 dnia, jeżeli chodzi o kalendarz w TTD. Czy to w ogóle jest jakaś potężna jednostka, czy to jest taka, wiecie, kupcia? Na razie jako mityk sprawuje się średnio, no bo mówiąc tutaj o tym, że rzuca tylko jakimś meteorem, który wybucha, okej, on wybucha, ale on tylko wybucha na pojedynczej jednostce, on nawet nie bija splasha, nie ma żadnego odbicia stunów, także to też jest mega minus. I zobaczcie, że no faktycznie rzuca tam meteor i by się wydawało, że mógłby to być splash, ale nie ma tutaj nic wpisanego, także splasha nie ma, po prostu. Jak mu wbijemy wyższy poziom, to bije już po 10 tysięcy, 55 range'a, no range ogromny, powiem tak, jak na mityka range naprawdę przeogromny. Ale co dalej, no za tym nic za bardzo nie idzie, nie, bo mamy przeogromny range'ik, ale prócz tego, no to bym powiedział, że tak troszeczkę biednie, nie, no bo ziomek ma 10 tysięcy obrażeń co 2 sekundy, czyli tak naprawdę 5 tysięcy obrażeń, no więc tutaj, no nie wiem, tak trochę średnio to wygląda, nie podoba mi się, ale zobaczymy, może coś robi na maksymalnym poziomie, bo z tego, co widziałem u ludzi, to jeszcze zrzucał jakieś tam komety, coś takiego, czy meteory, no troszkę sobie niestety zaspoilerowałem, no, u partnerów na odcinkach, także wiecie, no bo mogli przetestować wcześniej, więc troszkę tam wiem, ale nie wiem, jak to dokładnie działa, więc chętnie zobaczę na odcinku. Dobra, ulepszmy tego printera, niestety dostał znowu stuna, także jak widzicie, no ten Starfall, no nie wiem, taki jakiś kiepski jest, nie? No to nie wiem, jak nie ma postać odbicia stunów, to automatycznie w tych czasach jest totalnie bezużyteczna. I jak nie macie na postaci właśnie tych odbić, jakichkolwiek, nawet, nie wiem,
dwóch, trzech, no, takie podstawowe nawet dwa, no to wtedy już tak się nie chce tym grać. Kiedyś używało się speaker Reaper Drona, jakiegoś kamera Reaper Drona, no nie wiem, nawet tego medyka, czy Lucky Speakermana, cokolwiek, co, wiecie, było na stuny, nie? A teraz stuny w tej grze, nie wiem, czy też o tym myśleliście, ale jak wam teraz powiem, czy stuny w tej grze mają już sens? No absolutnie nie, no bo tak naprawdę, to znaczy spoko, nie? Bo w pewnym momencie może nam zestunować nawet naprawdę potężną jednostkę, ale na przykład takiego Quantum Cameramana nie może. Leprikona kamerki też nie może, bo mają Infinity. I nie tylko oni, bo jest jeszcze więcej tych postaci i Movable postacie też nie mogą zostać zestunowane, także ta mechanika stunów to już w ogóle jest taka przestarzała, tym bardziej, że postacie, które te stuny usuwają, są jeszcze bardziej przestarzałe, bo te postacie nikomu nie są do szczęścia potrzebne, nie? Totalnie już się tego nie używa. I zobaczcie, mamy teraz okej, teraz jaką ma w ogóle, nie wiem, czy to nazwać kometą, no chyba taki meteor bardziej, nie? Taki ogromny meteor ma chłop, w ogóle naprawdę potężny meteor. No i będzie 80 tysięcy obrażeń, 75 range'a i 2 sekundy cooldownu. Powiem tak, tutaj jest potrzebny sierżant Drillman albo DJ TV, bo bez niego to ten Starfall TV jest naprawdę słaby. Dlaczego? No bardzo wolny, wiecie, te wolne postacie nigdy nie będą jakieś mega dobre, no bo jednak my chcemy szybkich postaci, które szybko załatwią wroga, a tutaj no to tak wiecie, tak średnio, no bardzo powoli to idzie. 25 tysięcy w ogóle za czwarty poziom, żeby go ulepszyć. No taki mityk, który kosztuje dużo, ma dużego range'a, okej. Okay. To jest spoko, to jest bardzo spoko. Ale to, że ma 80 tysięcy obrażeń, a to i tak jest dzielone na dwa, no bo 2 sekundy cooldownu. No to jak nie użyjecie żadnego boostera na cooldown, no to tak naprawdę macie bardzo słabego mityka, nie? Są lepsze mityki, naprawdę. Są o wiele szybsze mityki. Są takie nawet z samonu. Także nawet jest lepszy taki boss toilet godly, którego też macie z samonu. Więc Starfall TV, no wiadomo, tutaj nie płacimy, tutaj gramy 30 dni, jak odbieracie codziennie, no to dostajecie coiny, jakieś tam potki i tak dalej, no i te postacie, nie? Ale już powiem szczerze, że poprzednie postacie były bardziej takie przydatne, patrząc na to, w jakiej są rzadkości, a ten jest mitykiem i jak dla mnie, jako mityk, o, dobra, jako mityk powinien być lepszy, ale powiem wam, że teraz się zaskoczyłem, bo ziomeczek ma ten atak faktycznie, dobra, czyli dobrze mówili, że jest taki atak, że ten meteor wgniata w ziemię, którym rzuca, i chyba nie zawsze to robi, czyli na to mamy jakiś mały procent, że rzuci meteorem, wgniecie go w ziemię i wtedy to spala te skibidi, także spoko. No, w sumie jeżeli chodzi widzowie o teścik, to by było na tyle, nie będziemy tutaj przedłużali, ja sobie to dogram, ale powiem wam, że ogólnie szału nie ma, ale na pewno fajny ten meteor, który spada i podpala, to jest fajne, to naprawdę dobrze działa, patrzcie, wtedy przejść nie mogą, nie? Więc tutaj, no, tutaj duży plusik dla tego mityczka, ale ogólnie, czy jest jakiś niesamowity, to bym powiedział, że może takie 7 na 10, no bo jest za darmo, nie? Więc nie jest najgorzej, ale też bez takiego potężnego szału. Chociaż jako mityk, jeżeli chodzi o ten meteor na ostatnim poziomie, to już daje radę, bo obrażenia to niestety są takie mocno średnie.